akcja, którą obserwujemy dzisiaj, jeżeli chodzi o spółki energetyczne, nie może dziwić, dlatego że jest to dość duża pozytywna informacja dla tych spółek i zwłaszcza tak jak obserwujemy dla spółek typu Tauron i Enea, jest to w szczególności bardzo dobra informacja, ponieważ kwoty, które dostaną spółki, są też znacznie powyżej oczekiwań. I teraz o ile ciężko jest prognozować, jak długo taka reakcja będzie trwała, ponieważ zasięg potencjalnych szacunków, ile mogą być warte te spółki, jest też ogromny. Jak popatrzymy sobie na spółki na zachodzie, na wyceny spółek energetycznych, które są spółkami czystymi, to tego typu podmioty chodzą wyceniane 8 do 10 razy EV/EBITDA, czyli na takim wskaźniku mierzonym wartością ekonomiczną przedsiębiorstwa i w stosunku do EBITDA generowanej przez spółki. Tymczasem polskie spółki handlowane są na tym etapie zdecydowanie na niższych poziomach. Tak? W przypadku Tauronu, który jest najdroższy relatywnie, jest to około 4-4,5 raza. W przypadku Enei, która jest relatywnie najtańsza, jest to 2,7 raza. Z tym, że trzeba pamiętać o tym, że te spółki będą miały trochę jednak inny profil niż te spółki zachodnie. Z jednej strony cały czas pozostanie w nich lekko, nazwijmy to brudny segment, który jest segmentem ciepłowniczym, gdzie wytwarza się ciepło między innymi też z węgla. Z drugiej strony też spółki te w najbliższych latach będą inwestowały ogromne pieniądze zarówno w rozwój swojego segmentu dystrybucyjnego, jak i w nowe aktywa odnawialne, w związku z czym ten ich profil cashflowowy, czyli ten taki gotówka, którą będą generowały, raczej będzie na minusie i przez bardzo długi okres czasu nie będą płaciły dywidendy, co powinno powodować, że być może te mnożniki będą niższe. Z trzeciej strony aktywa te spółki te, przez to, że były spółkami czysto brudnymi, tak bardzo mocno brudnymi, były bardzo niedoważane przez inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych, więc ten efekt w krótkim terminie powinniśmy obserwować. Dlatego sam jestem ciekawy, na jakim poziomie te spółki, rynek znajdzie równowagę, jeżeli chodzi o cenę i jak te spółki będą traktowane.